bardzo serdecznym samym Konradowi to jest kolejny odcinek z Far Cry 11. Dzisiaj kontynuuję ostatnio rozpoczętą trasę. Ładne zachodzące słońce w stanie i jednocześnie też i widać. Niestety on się zrobi noc, to będzie kiepsko. No już mogę wam niestety z góry powiedzieć, bo te zegary tutaj się nie chcą podświetlać u mnie, nie wiem czemu. To się zmieniać z nimi po prostu. No nie, za mocno trochę tutaj zrób. Nie wiem, też jeszcze za mocno. To delikatnie, nie będzie oświetlone też. A tutaj teraz jakieś światło dziwne załączyłem, czy... Nie, to chyba po prostu słońce tak nie wiem. Świeci co, że jest centralnie za nami teraz, ale... Jeszcze trochę lotu widzę, nam zostało nawet. Do pokonania. Już można włączyć te pasażerskie światła. Już nie trzęsie. Widzicie, teraz zaczyna się dziać przez te, a nigdy nie latam w noc. Niestety już się zaczyna ściemniać. Widzicie, co się dzieje z tymi zegarami? Już
Już się ściemniły, już prawie nic na nich nie widać, no. Zobaczycie, co będzie niedługo. Nic nie będzie na niej widać zupełnie. Jedyne, co mogę spróbować zrobić jeszcze, to o. Zresztą i tak widzę, nic na niej nie dało akurat. Są dać ja ci wiele ci światła, tylko nie wiem jak cię załączyć. No ma to mam to oświetlone, a czemu tego to nie mogę jakiś nie oświetlić? Czego to jest? A to jest do systemów antypożarowych. Jak uruchomi te dwa wielkie halogeny, co są za mną, te tło. Pomysły, proszę. Się tam zapalę gdzieś. A tym to nie wiem, co mnie to. Gdzieś ANN Light. No to mi to tutaj daje, a ja bym chciał te. Mieć tu podpytane, no. Widzicie, że to prawie nic na nich nie widać. Niestety, jak tak dalej dobrze pójdzie, to będę... Ciekawa rzecz. Niedługo jest miejsce zniżania teoretycznie. Stawmy się w ogóle na P27. To jest 27. Nupsa 1D. Żebyśmy wiedzieli na pewno, gdzie trzeba do czegoś zniżać. Dobra, to nie jest to. Na czym tu mogę... ustawić oświetlenie na to. Tyle nie mam zielonego pojęcia. Tutaj mogę odejść coś takiego, przeciwsłoneczne. No tu ładnie wszystkie te miasta, tam one dole ładnie widać. Electrical power. Emergency battery. Nie wiem, tam coś.
nigdzie nie widzę żadnego klawisza, który by uruchamiał mi tutaj światło, nie wiem, na tamte zegary. Flight control. No i widzicie już jako pilot. Cisza, nic to nie widzę. Wyłączmy tutaj może nie wiem, te światło. Dla próby może jak te tutaj wszystkie. O, światła wyłączę. Włączę to. To lepiej tego nie widzę. Nie wiem, czy to jest w nim jakiś tryb spania, czy co. O nie, przepraszam, wyłączyłem tamte oświetlenie, to teraz widzę jakbyś trochę lepiej jednak te zegary, no lepsze. No nie, powiem, widzę trochę lepiej. No, chyba wyjdziemy trochę na prosto. Zobaczmy, czy uda nam się wylądować. Jeszcze to sobie ściemnijmy. Nie no, to tu za dużo nie zmienia. Cóż, spróbujmy, no. No i trzeba się cofniemy w czasie, no nic na to innego nie poradzę. Teraz gorzej to i tak widać. Thank you.
Nastawiam się jeszcze jedną rzecz, a to chyba mam włączone, co? No nie, under air. Co już widać na tej wyświetlacze? No widzicie, nic. W tym momencie wyświetlacze stały się nieużyteczne. Zresztą tylko te nie wiem, światło się świecą, bo jakby się nie miały świecić. Więc no cóż. Chociaż bardzo nie chcę tego robić. Niestety, jestem zmuszony cofnąć czas lotu. Cały czas czekamy na AT z lotniska EPRZ. Pogoda jak najbardziej jest rzeczywista. Chociaż nie jest aktualna godzina, to jest i pora, chociaż to znaczy pogoda jest aktualna. Teraz 27. No i na to szereg. 27 jest aktywny. Wszystko wiem, dobrze.
można chować te informacje w sumie, już nie będą nam potrzebne. Trochę zagłoski wam daję na pół odcinka, może wy będziecie wiedzieli, o co chodzi i co trzeba zrobić, żeby te wyświetlacze cały czas świeciły, te dziać światło. Że resztę już będzie w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się leżę na mnie. Do zobaczenia, na razie.